Witam bardzo serdecznie w grze Alien Blast na Atari ST. Rok 2059, czerwiec. 6 miesięcy długo w stacji kosmicznej Falcon została załadowana 16 jakimiś tam pociskami. Lipiec 22. Bez żadnych przyczyn 3 z tych kosmicznych pocisków zostały skierowane na Ziemię. Rząd Ziemi zdecydował zlikwidować stację w kosmosie, ale jest ona bardzo dobrze chroniona, że eksplozja 500 megaton, czyli połowę nuklearnego arsenału, może to zniszczyć. Więc postanowili wysłać statek kosmiczny mały, aby sprawdził, o co się stało. No i jesteśmy właśnie pilotem takiego statku. Niech Atari będzie z tobą. Okej, okay. Ja bym wolał, żeby Bóg był z nami, to wtedy wiadomo, że błogosławieństwo może być. To jest właśnie ta baza. No i ten nasz statek tam leci gdzieś. Nieszczęśliwie, kiedy wchodzisz do stacji, żeby zrealizować, co się tam stało, tak, no właśnie. Obcy się pojawili w tym statku i mamy Alien Blast. Dobrze, zacznijmy mieć co rozgrywkę. Mamy do wyboru, tak, jednego gracza. To nie wiem, co to jest. IG. Co tutaj pisze? Algi. Nie wiem. Nic tutaj się nie wybiera. Tutaj jest Game Over Sequence. Sekwencja końca gry jest włączona. Jest password. No i mamy Start Game. No to oczywiście wczytujemy grę. Załaduj dysk drugi. Przyląduję swoim statkiem w trzecim hangarze. Twoim celem jest dotarcie do podpoziomu trzeciego przez windę. Twój personalny sensor nie raportuje żadnych istot żywych na tą chwilę. OK. Okej. Okej, mamy tutaj gostka. No jak widać, chodzi trochę anemicznie, może strzelać. Aha, tam u góry jest tak pokazany. Tutaj da się
tutaj wlecieliśmy do tego statku. No nic, pora wyeksplorować teren. Tak raz graficznie jest właściwie bardzo podobna do Alien Breed z Amigi. Ok, to jest hangar trzeci. No jesteśmy w hangarze trzecim, ale musimy znaleźć oczywiście windę. Ja tutaj muszę poeksplorować sobie wszystko, bo lubię wszystko przeczesać z tego względu, że później mogę żałować, że tego nie zrobiłem. Dobra, na razie tutaj jak widać nie ma faktycznie niczego, co mogłoby świadczyć o obecności jakichś istot, ale tu już jest hangar drugi. No i mamy hangar drugi. Czy coś tutaj się znajdzie w tym hangarze? Na razie nie ma nic. Kompletna pustka. No trochę jest łażenia, widzę tutaj. Przynajmniej w tym pierwszym etapie. Nie wiem, czy to jakaś mapa jest, czy coś. Wiem, że na Amidze był taki komputer w bazie, gdzie jak się do niego podchodziło, można było kupić nowe bronie, można było właśnie włączyć sobie mapę i przyglądnąć się, jak to wszystko wygląda. A tutaj, no nie wiem, na razie niczego takiego nie spotkałem. Co to? Ok, mamy pieniądze. Są jakieś pieniądze, więc jeśli są pieniądze, to pewnie będzie można tutaj też dokonywać zakupów, więc jakieś sklepy powinny gdzieś być. Więc dobrze, że się akurat wybrałem na spacer po tej bazie, z tego względu, że przydadzą się wszelkie pieniądze prawdopodobnie, jakie znajdę na tym statku. Ok, no graficznie gra jest fajnie zrobiona, tylko szkoda, że ten gość chodzi tak dość anemicznie. Bardzo powoli. No ale co zrobić? Tak już jest to zakombinowane, to tak jest, więc chodzi bardzo powoli. Oj, tam u góry są jakieś pieniądze, widzę. Więc warto te pieniądze pozbierać. A może tutaj jeszcze bym poszedł w tą stronę. Na Amidze ta postać zdecydowanie szybciej się poruszała. A tutaj jest bardzo... No, wiedziałem, że jakieś pieniądze będą. A tutaj się porusza dość anemicznie jednak, co mnie troszkę mierzi, bo strasznie długo będę musiał się, że tak powiem, przechadzać po tych wszystkich labiryntach. Mamy tak kart, czyli 5 chyba tak jakby kluczy. Szkoda, że nigdzie nie pokazuje, ile mam już pieniędzy zebranych. To jest właśnie kiepska sprawa. Nie wiem za bardzo gdzie iść, no na razie idę trzymając się powiedzmy tej prawej strony, jak ja to przeważnie robię. Zobaczmy, to są jakieś to beczki stojące jedna na drugiej, czy może i beczki, może coś innego, nie wiem. To jest jakiś kolejny hangar. Oczywiście nic tu nie ma. Obszar hangaru. Dobra, idziemy dalej. Ok, są znowu jakieś pieniądze, więc warto to pozbierać. Tak, tutaj pod kątem właśnie zbierania tych przedmiotów, to tutaj przynajmniej na Atari ST zastosowali... Tam są jakieś jeszcze pieniądze. Zastosowali jakiś syntezer mowy. O kurczę, ale tam się wrócić to będzie masakra. Chyba, że będzie wejście z innej strony, ale... ale jak tak długo mam iść, to... O, no tak, tu jest elewator do poziomu trzeciego. Więc raczej tam nie chce mi się iść, bo by to dość długo trwało. No więc wchodzimy.
Tak, czyli odważnie wchodzisz do subpoziomu trzeciego. Teraz muszę dojść do kolejnego elewatoru i zniszczyć wszelkie kreatury, jakie tutaj znajdę. I tutaj już mamy warning. Disengage the wind tunnels by shooting the transformator just nearby. Czyli muszę zniszczyć jakiś transformator, aby zlikwidować tunele powietrzne. No dobra, zobaczmy. Okej, tutaj już widzę. O, tutaj już są obcy. No, grafika jest bardzo, bardzo podobna do tej, która jest oczywiście na Amidze, ale nie, ich zabijanie to jest jakaś porażka. Ale okej, dobra, no co zrobić? Te dźwięki są po prostu fatalne. Ale dobra, tutaj mamy. To jest amunicja, okej. Trochę kasy się pozbierało, idziemy dalej. No to jest jakaś groteska. Respawnują się po prostu albo w tych dziurach, gdzie chcą, podejrzewam. Aha, to są te klucze do drzwi. Dobra, postaram się jakoś niespecjalnie z nimi stykać. Zony 1, zon 2. Przechodzę do zony drugiej. Tutaj mamy amunicję. Nie wiem, czy amunicję będę zbierał na razie, żeby mi potem nie brakło w razie czego, więc nie będę zbierał amunicji. To nie ma sensu. Jak widać, tutaj jakoś nie mam strzelaniny. Nie wiadomo, jak ciężkiej, żeby trzeba było to wszystko zbierać. Szczególnie amunicję na tą chwilę, bo tutaj amunicja się chyba nie dodaje, nie stakuje, tak jak na Amidze. Tu jest apteczka, więc też mi nic nie boli na razie. Ale i tak wszystko wziął. Skrypt trochę inaczej działa. Okej, dobra. Nie widzę tutaj żadnego na razie komputera albo coś w tym stylu, żeby można było gdzieś te pieniądze wydać. Więc póki co sobie pochodzę tutaj nieco. Dobra, otwieramy drzwi. Dobra. No zobaczymy, może się gdzieś nie zabłądzę. Na razie póki co jeszcze tu jest chyba, być może tu będę mógł coś kupić, zaraz zobaczymy. Pozbieram jeszcze trochę kasy. Na Amidze tak fajnie te stwory wychodzą z tych dziur. No tu jest coś chyba mocno gra niedopracowana, albo może inna gra całkowicie. Zaraz zobaczymy. No nie, a spacją. O, spacją się wchodzi, dobra. Novax System. Mamy tak, informacje. Zobaczmy. Wind tunnels engaged. Aliens killed 10. Kierunkiem do góry to robię. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. A to jest info, tak? Assignment. Zobaczmy, co tu mamy. Control unit wind tunnel. Location zone 3. Aha, czyli tak one wyglądają. No dobrze wiedzieć, jak one wyglądają. Zobaczmy kierunkami. Nic tutaj nie mogę na razie zrobić. Dalej, tu mamy opcje. Zobaczmy, co to za opcje. Password, wyślij pieniądze. Włącz, wyłącz. Music on. Nie wiem, send money. Nie wiem, nic tutaj nie działa. Okej, okay, store, sklep. Jest jakiś sklep. Czyli możemy klucz kupić. Mamy 6200 kasy. Munitions, map level. Dobra, jest poziom. Amunicje, klucze mogę tylko tutaj, ale broni żadnej widzę, że nie ma. Czyli bardzo uproszczona gra. Dobra, kupiłem map level. I co jeszcze? A klucz może kupić. Jeszcze jakieś AZ2 na wszelki wypadek. Keypad. Nie wiem, co to jest keypad, ale wezmę. Ok, teraz zobaczmy tej weapons. A weapons jest broń? A jest broń. Machine gun, granaty, flamethrower. No, zobaczmy, ile kosztuje. 6000. Aha, dobra, nie mam tyle kasy. Więc na razie póki co muszę się. Laser, zobaczmy, ile kosztuje.
12 tysięcy, no to trochę będę musiał sobie jeszcze pozbierać. Dobra. Zobaczmy na info, czy będzie mapa tutaj dostępna, bo kupiłem mapę. Engaged. No dobra, no to kupiłem tą mapę. No chciałbym z niej skorzystać, nie? Jak tutaj skorzystać z tej mapy? Spróbuję klawisz M, nie wiem, tabulator, spację wcisnąłem, a to nie, to wlazłem z powrotem w ten system. Więc na razie się tutaj gdzieś oddalę, spację wciskamy, nic, Enter. No chciałbym mapę, nie? No i tyle się dowiedziałem z mapy, nie? Kupiłem mapę i co z tego? A nie, jest mapa. Chyba, nie wiem, pytajnikiem albo dwukropkiem chyba to włączyłem. Okej, okay, tutaj są jakieś tam rzeczy. No tak to wygląda. Teraz zobaczymy. Tak, dwukropkiem się włącza mapę. Okej, okay, przynajmniej coś odkryłem. Aha, tu jeszcze można escape'em do góry? No dziwne tak trochę, nie? Padem też można. Okej, okay, dobra. No to dobrze, to jest przynajmniej tyle, że jest mapa podręczna. Jak się kupi, to się ją ma. I można w każdym momencie po prostu ją sobie włączyć. Na Amidze tak nie było, bo na Amidze trzeba było niestety, ale wejść do Intex System i tam można było podglądnąć, jak wygląda mapa, gdzie jesteśmy i tak dalej. Więc tutaj pod tym kątem jest lepiej. Są też bronie do kupienia, ale na razie póki co muszę powalczyć tym, co mam. Dobra, trochę amunicji zużyłem, ale jak na razie chyba nie jest to konieczne, aby brać jeszcze tą amunicję. Dobra, zobaczmy na mapę, gdzie jestem. Jestem tu, ciekawi, tam mogę pójść do góry. Tam mogę pójść w tamtą stronę, albo jeszcze tędy bym poszedł może. Bo tam jest chyba elewator, tak. To może do góry pójdę później. Na razie jeszcze pójdę w tą stronę, żeby tu pozbierać różne rzeczy. Tak, bo są apteczki, pieniądze, a szkoda by było to wszystko zostawić. Kurczę, jakby można było kupić przyspieszenie, nie? Bo goście tak wlecze niemiłosiernie, że głowa mała. Kluczy mam sporo. Więc raczej nie powinno mi braknąć. Dobra, mamy pieniądze. Dobra, już włączamy sobie mapę, żeby czasem nie otwierać przejść, które są mało istotne. Nie wiem, tutaj chyba nie byłem, może byłem. A, to są tylko beczki. Więc właściwie tędy. Dobra, to już tędy pójdę. Nie będę na razie wykorzystywał tych kluczy. Tak, bo tu by można było. Danger, niebezpieczeństwo jakieś. Pytanie jakie? Na razie nic mnie tutaj nie przeraża. Okej. Co tu mamy? Też mamy sklep. Ale tu jest tak proste to wszystko, że to nawet chyba tą bronią wszystko da się przejść. Dobra, kasa jest nazbierana. Okej, okay, no dobrze, no jest w porządku. Tam jest jeszcze kasa. To nie tak mało. O, tu jest. Okej, okay, chyba już wszystko mam.
co miałem wyzbierać, to wyzbierałem. To fajnie jest pokazane, gdzie co są, jeszcze jakieś przedmioty i tak dalej, także tutaj trzeba przyznać, że ta mapka jest zrobiona naprawdę, naprawdę fajnie. Jest bardzo czytelna. Dobra, mam tych kluczy tyle, to myślę, że spokojnie mogę sobie tutaj skrót zrobić. No, gra jest trochę anemiczna, ale da się pograć, co tam. Przynajmniej nie ma jakiegoś zabójczego poziomu trudności. Okej, dobra, teraz idziemy w tą stronę. Dobra, mamy trochę kasiory. Tak, tutaj są te powietrza, to mamy danger, chyba w to musimy strzelać. Dobra. Dobra, padło. Okej, no to idziemy dalej. I przechodzimy do kolejnego poziomu. Tak, tym razem trzeba zaaktywować 4 przyciski, jeden na strefę, ale muszę uważać na biologiczne wrota, tylko człowiek może przez nie przejść, ale żadne pociski ani obcy nie mogą przejść. I tylko oczywiście mogę w odpowiednim kierunku się tylko przesunąć, więc trzeba sprawdzić. Oczywiście patrzeć na strzałki, to są chyba te właśnie rzeczy. Zaraz zobaczymy, czy tutaj mam mapę. Tu już mapy nie mam, próbowałem włączyć, ale będę musiał ją kupić przy najbliższej nadarzającej się okazji. Nie wiem jeszcze, gdzie tu iść, w którą stronę. Też będzie labirynt, jak nie wiem co. Restricted area. Zona druga, dobra, przejdziemy przez zonę drugą, zobaczymy. Trochę kasy się pozbiera, trochę kluczy, dobra, amunicję teraz weźmiemy, bo już troszeczkę tej amunicji wyczerpałem. Ok, ile mam kasy? No to trzeba wejść w Intex System. Novax System, zobaczmy informacje. A, czyli tutaj są wszystkie przyciski włączone. Na razie tyle załatwiłem obcych. Assignment. Switch, dobra. Tak wyglądają przyciski. Weapons. Czy coś jestem? 8000 mam. No to na razie jeszcze nie mam czym się za bardzo rozporządzać. To idziemy. Amunition, czyli amunition się tam... można to rozwalić? Raczej nie. No zobaczmy, czy... Mapę miałem kupić. Store. Map level. Dobra, wychodzimy. Już sprawdzamy, jak mapa wygląda. O kurczę, nieźle. A tędy muszę pójść. To mamy. No dobra, no to trochę widzę, że jest tutaj co robić. Jest to jakieś wyjście gdzieś z sytuacji. Nie wiem, a tam jest elewator. Tam wyszedłem, a tam jest chyba drugi, który prowadzi chyba niżej. Okej, no to idziemy. Tędy muszę pójść teraz. Chyba ten pierwszy taki wskaźnik, co jest tam w lewym górnym rogu, pierwszy z prawej oczywiście, to jest amunicji, a ten drugi to chyba energii mojej, więc nie pamiętam, żebym w kogoś tam wlazł, ale kto tam wie, może przez przypadek wlazłem w jakiegoś
obcego. Dobra, tu mamy przycisk. Nie wiem, czy to trzeba zestrzelić, no to wejść. Aha, no super, wykraszowało grę. Chyba najwyższy czas, żeby ją właśnie zakończyć. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari ST.